W tym filmie pokażę, jak w ciągu kilku minut podłączyć do systemu BaseLinker hurtownię dropshippingową. Dzięki temu uzyskamy dostęp do tysięcy nowych produktów, które możemy później oferować klientom. Jesteśmy teraz w zakładce Zamówienia. Aby dodać nową hurtownię, przejdźmy do zakładki Integrację i następnie wybierzmy przycisk Dodaj integrację. W ten sposób zobaczymy wszystkie zewnętrzne platformy i aplikacje, które możemy łatwo i szybko podłączyć do naszego konta. W tej sekcji znajdują się setki integracji z hurtowniami dropshippingowymi. Ikona ciężarówki oznacza, że dla tej integracji możliwe jest również przekazywanie zamówień bezpośrednio z panelu BaseLinker do hurtowni. Wybierzmy właściwą hurtownię. Na karcie ustawień uzupełniamy wymagane pola. Własna nazwa hurtowni, nazwa ta służy do łatwej identyfikacji hurtowni w różnych miejscach w panelu BaseLinker. W niektórych przypadkach konieczne będzie login i hasło do konta, które zostało założone bezpośrednio na stronie hurtowni. A czasem konieczne będzie podanie również linku do pliku XML. Taki link otrzymamy bezpośrednio z hurtowni. Zawiera on udostępnione specjalnie dla nas informacje o produktach w hurtowni, takie jak stany, ceny. Pamiętaj, że BaseLinker jest tu tylko pośrednikiem, a wszelkie warunki współpracy należy ustalać bezpośrednio z hurtownią. Jeżeli dana integracja to umożliwia, możemy w tym miejscu włączyć przekazywanie zamówień. Na koniec kliknijmy Zapisz. Tuż po podłączeniu hurtownia pojawi się na drzewie integracji oraz w tabeli integracji. Dostęp do produktów z hurtowni uzyskamy w dziale Marketplace w zakładce Wystawianie. Musimy tylko wybrać właściwy magazyn. Możemy też skorzystać z opcji filtrowania listy produktów, tak aby odnaleźć ten właściwy. W tym miejscu widoczny jest stan magazynowy, 32 sztuki, oraz cena produktu, jaką zwraca hurtownia, czyli 13,99. Te dane możemy dowolnie modyfikować w taki sposób, aby przesłać na Allegro, czy też inną platformę Marketplace, na przykład wyższą cenę lub stan. Jak to zrobić? W ustawieniach integracji z hurtownią dostępne są dwie sekcje: mnożnik ceny oraz korekta stanów. Mnożnik ceny służy do modyfikacji ceny pobieranej z hurtowni. Na przykład, załóżmy, że dla produktów w przedziale cenowym od 0 do 200 zł BaseLinker powinien pomnożyć razy 2 cenę zwracaną z hurtowni. Zmieniona cena widoczna będzie w zakładce Wystawianie. W naszym przypadku zamiast 13,99 BaseLinker powinien zwrócić cenę 27,98 zł. I tak też się stało. Zmieńmy teraz ustawienia mnożnika, zamiast 2 wpiszmy 1 i dodajmy jakąś stałą wartość, na przykład 50 zł. W ten sposób zamiast 13,99 wyświetli się cena o 50 zł wyższa. Obok ceny można też modyfikować stan. Służy do tego sekcja korekta stanów. Na przykład ustawiamy regułę, iż dla produktów, dla których hurtownia zwraca stan od 0 do 70 sztuk, chcemy, aby BaseLinker dodał kolejne 100 sztuk. Zamiast 32 widzimy 132 sztuki. Zresetujmy teraz te ustawienia. Możemy też ustawić jakąś stałą wartość. Na przykład ustawiamy regułę, iż dla produktów, dla których hurtownia zwraca stan od 0 do 70 sztuk, chcemy, aby BaseLinker zwracał 0 sztuk. Dlaczego? Bo na przykład chcemy wystawiać tylko produkty z wysokim stanem magazynowym w hurtowni. Tutaj BaseLinker wyświetla dodatkowe ostrzeżenia. Kliknijmy raz jeszcze Zapisz. W zakładce Wystawianie widać, że dany produkt ma zerowy stan. Te ustawienia brane są pod uwagę nie tylko przy wystawianiu, ale także przy automatycznej synchronizacji stanów i cen na istniejących aukcjach. Ponadto można połączyć magazyn hurtowni z wewnętrznym magazynem, a także z magazynem sklepu internetowego i na przykład przesyłać dane o produktach z hurtowni do sklepu. Służą do tego dwie zakładki widoczne w ustawieniach integracji z hurtownią – ceny oraz stany. Zagadnienia związane z synchronizacją omawiamy w osobnych filmach. Oprócz stanów i cen, z hurtowni pobierane są także inne informacje. Są one widoczne na formularzu wystawiania. Po wybraniu zakładki Dane zobaczymy m.in. opis, zdjęcia oraz pozostałe informacje. W taki sam sposób możesz w zakładce Integrację podłączyć i skonfigurować kolejne hurtownie. Masz do wyboru kilkaset opcji, a liczba ta stale rośnie, ponieważ na bieżąco dodajemy nowe hurtownie. Dzięki temu możesz rozszerzyć bazę produktów oferowanych klientom i jeszcze szybciej skalować swój biznes. Zachęcamy do założenia konta i przetestowania wszystkich możliwości BaseLinkera, tak aby dopasować system do potrzeb Twojego e-commerce.